Falutu Warszawa. Przemawiać będzie pułkownik Wacław Lipiński. Radiosłuchacze już zostali zawiadomieni, że godzina, kiedy przemawiam przed mikrofonem, została zmieniona z 11 na 10, 23 na 22. I o tej godzinie stale będę teraz stawał przed mikrofonem. Jeżeli chodzi o sytuację dzisiejszą, wiecie już Państwo z komunikatu Dowództwa Obrony Warszawy, jak się ona przedstawiała. A więc spokój panował na odcinku w ciągu całego dnia i to na całym odcinku. Noc natomiast była mniej spokojna. Widzieliśmy o tym z huku dział i sterkotu karabinów maszynowych, które w cichej nocy jesiennej dochodziły do Warszawy. Odbyło się kilka wypadów, krótkich, silnych, ze strony naszej. Na wszystkich odcinkach, najważniejsze jednak w kierunku na Okęcie, w grupie pułkownika Porwita. Wypad ten był wsparty bronią pancerną. Jak już wiemy, zniszczyliśmy jeden czołg, 4 samochody ciężarowe, 2 motocykle, a 3 czołgi wzięliśmy do niewoli i przyprowadziliśmy je do Warszawy. W wypadzie tym zginął pułkownik Jakub Chmura oraz 2 młodszych oficerów, 1 podchorąży. Ranny został ciężko kapitan Hempel Zygmunt. Pośród poległych wymienić mogę dzisiaj podporucznika Pajewskiego Stefana. Nazwiska 2 poległych innych oficerów podam jutro. Sama Warszawa miała dzień spokojny. Lotnictwo nam dzisiaj nie dokuczało. Po wczorajszym ciężkim dla nich dniu i po przedwczorajszym, kiedy poniosło takie dotkliwe straty, nie było już dzisiaj nalotu. Chwilowa to może przerwa, może to na skutek tych strat, może na skutek zajęcia gdzie indziej lotnictwa nieprzyjacielskiego. W każdym bądź razie dzień przeszedł spokojnie. W dniu dzisiejszym Dowództwo Obrony Warszawy rozpoczyna wydawanie komunikatów wojennych, przedstawiających sytuację bojową za ubiegłą dobę. Otóż Dowództwo Obrony Warszawy uprzedza, że w tych komunikatach, które będzie podawało, nie będzie ukrywało prawdy. Będzie podawało tak, jak się istotne wypadki przedstawiają, jak się one odbyły. I w ogóle przy tej okazji należy jak najbardziej stanowczo stwierdzić, że nie dawać ucha żadnym plotkom, choćby dobrym, czy złym tym bardziej. Dlatego, że wiadomość, która będzie tutaj podana przez radio, czy też przez komunikat, będzie podana już po sprawdzeniu całkowitym, a żadnej wiadomości, która nie będzie sprawdzona całkowicie, po prostu naukowo, nie będziemy jej podawali do wiadomości, aż całkowicie nie będzie pewności, że ona jest zupełnie zgodna z rzeczywistością. Mówił już dzisiaj pan prezydent Starzyński o swoim apelu, w którym zwrócił się do obywateli Warszawy, ażeby dostarczono mu 600 młodych ludzi. Wiem już o tym, że w ciągu pół godziny zgłosiło się kilka tysięcy. A trzeba wiedzieć o tym, że czas wyznaczony na zbiórkę od chwili ogłoszenia apelu aż do rozpoczęcia się zbiórki, czas półgodzinny, był specjalnie krótkim okresem czasu, bo przecież mógł ogarnąć tylko część Warszawy ze względu na trudności komunikacyjne. Ci, którzy zgłosili się,
pochodzili z najbliższych okolic Pałacu Mostowskich, a więc z dzielnicy robotniczej przeważnie. Gdyby czas był podany inny, gdyby Warszawa miała kilka godzin wyznaczonych na tę koncentrację, to nie ulega wątpliwości, że ta ilość kilku tysięcy wielokrotnie by się powiększyła. Ta próba, która została wykonana, jeszcze raz przekonała tych, którzy za obronę Warszawy są odpowiedzialni, iż na jej obywateli mogą liczyć. Ta próba wypadła bardzo dobrze. Przy tej sposobności muszę zaznaczyć, że być może dowództwo zwróci się jeszcze niejednokrotnie o tę pomoc młodych, silnych obywateli Warszawy. I muszę uprzedzić, że zależy nam na ludziach naprawdę zdecydowanych. Więc ci, do których apel następny dojdzie, niech dobrze rozważą. Niech pójdą z tym głębokim przekonaniem, że mundur, który na siebie włożą, broń, która będzie im włożona do ręki, ich obowiązuje, muszą być zdecydowani na to, że staną na szańcu, z którego nie będzie można ustąpić, że będą musieli bronić Warszawy dosłownie do śmierci, że nie będzie możliwości żadnego kroku w tył. Także z tą głęboką świadomością, jeśli wstępują do wojska, jeśli wstąpią, to można być przekonanym, że będzie to naprawdę wał serc i wał charakterów, przez który nie przedrze się żadna siła. I o takich ludzi nam chodzi. W związku z komunikatami, które rozpoczęliśmy dzisiaj wydawać, pragnę podkreślić, że nie będziemy podawali tylko straty poległych obrońcach Warszawy, ale będziemy również podawali nazwiska tych oficerów, tych szeregowych, którzy szczególnie zasłużyli się w obronie Warszawy. Może już w ciągu jutrzejszego dnia podamy listę zarówno tych, którzy padli na posterunku, jak i listę tych, którzy śmiało mogli będą, którzy będą śmiało mogli zaliczyć się do szczególnych obrońców Warszawy, do takich, na piersi których zabłyśnie w niedługim czasie krzyż Virtuti Militari czy krzyż walecznych. Niech Warszawa ma swoją księgę nazwisk związanych z jej obroną, nazwisk żołnierzy, którzy polegli, broniąc jej, i nazwisk żołnierzy, którzy szczególnie się zasłużyli w jej obronie. Po tej ocenie sytuacji za ostatnią dobę i omówieniu zdarzeń, które przeżyliśmy, przejdę obecnie do sytuacji ogólnej, do sytuacji wojskowej całej naszej armii. O tej sytuacji dzisiaj już możemy sobie pewne pojęcie wytworzyć na skutek dotychczasowego przebiegu działań. Wiemy o tym już od szeregu dni, że odwrót naszych armii, naszych dywizji nastąpił na skutek przewagi, olbrzymiej przewagi, jaką siły niemieckie miały pod postacią czołgów i lotnictwa, broni pancernej i lotnictwa. Dowództwo naczelne niemieckie rzuciło na front przeciw Polski wszystkie siły. Siły zmotoryzowane,
wszystkie jednostki, jakimi rozporządzało. Plan Adolfa Hitlera polegał na tym, ażeby gwałtownym uderzeniem, blitzigiem, zwycięskim, krótkim, błyskawicznym uderzeniem zniszczyć armię polskie. I po zniszczeniu tej armii zająć Warszawę i tu w Warszawie, jak sam zapowiedział w dniu 1 września, uzyskać od tego albo innego rządu to, czego by chciał. Jak wiemy, plan ten nie został zrealizowany. 10 wrzesień, w którym Adolf Hitler miał się znaleźć w Warszawie, jest już poza nami i Adolfa Hitlera między nami nie ma. Plan ten się nie udał, więc pod względem politycznym, jak również można już dzisiaj stwierdzić, że nie udał się i pod względem wojskowym. Naczelny wódz polski, znając tę przewagę, jaką rozporządzała armia niemiecka pod postacią czołgów i lotnictwa, nie przyjął bitwy. Rozpoczął odwrót, ażeby w bitwie, którą mu chciano narzucić, nie pozwolić sobie zniszczyć wojsk, ażeby oddawszy teren, wycofać dywizję i armię możliwie nienaruszone. Plan ten wykonywuje się i plan ten będzie wykonany. Tak więc pod tym względem dotychczas przeciwnikowi nie udało się. Nie udał się najważniejszy jego cel. Najważniejsza operacja, której celem miało być zniszczenie żywych sił wojskowych Polski. Ciekawą jest rzeczą, jak w ostatnich dwóch wojnach nie udawało się nigdy Niemcom doprowadzić do takiego właśnie zwycięskiego końca, do rozstrzygającego uderzenia, w którym by siły przeciwnika zostały całkowicie rozbite i unieszkodliwione. Przecież w sierpniu roku 1914 na tym samym polegał plan kwatery głównej niemieckiej. Oparty na planie Schlieffena, zamiar ten polegał na zostawieniu na wschodzie osłonowych słabych sił, a rzuceniu wszystkich rozporządzalnych sił na zachód. 84 dywizje niemieckie uderzyło na 84 dywizje francuskie i 6 belgijskich. W ciągu 3 tygodni od 15 dnia koncentracji armie francuskie, nieustępujące pod względem siły liczebnej armiom niemieckim, zostały odrzucone aż pod sam Paryż, na marne. Wszystkie departamenty najważniejsze, w których koncentrował się cały przemysł francuski, pozostały w rękach niemieckich. Zwycięstwo zdawało się być niewątpliwe. Prawe ramię z pierwszą armią generała Kluka, niemieckie okrążające armie francuskie, miało doprowadzić do okrążenia i zniszczenia armii francuskiej. To był główny cel operacyjny. To miało w błyskawicznym zwycięstwie, w błyskawicznym marszu zadać śmiertelny cios armiom francuskim. Kiedy liście, zanim liście jesienne spadną z drzew, mówiła wówczas odezwa cesarza Wilhelma II wydana do swoich wojsk, wrócicie po zwycięskiej wojnie do domów. Pięciokrotnie spadły te liście jesienne z drzew i żołnierz niemiecki wrócił do domów, ale wrócił pobity. Ale nie tylko ten plan dowództwu niemieckiemu się nie udał. Kiedy nie udało się wykonać planu Schlieffenowskiego, kiedy nie udało się rozbić i zniszczyć armii francuskich, został wówczas rozpoczęty
i wykonany następny plan. Wyścig ku morzu. Wyciągnięcie skrzydła północnego aż ku morzu. Zajęcie brzegów kanału La Manche. A żeby tutaj, stanąwszy mocno nad brzeżem morskim, nie dopuścić do udziału Anglii w rozprawie wojennej. Rozpoczął się ten wyścig w październiku i listopadzie. Trwał przez szereg tygodni w straszliwych, krwawych zmaganiach, w bitwach pod Ypres. I znowuż plan niemiecki nie został wykonany. Nie doszli i nie wykonali tego planu, który mieli wykonać. Wojna zamieniła się na wojnę okopową, zesztywniała, front znieruchomiał. I oto w roku 1915 wiosną główna kwatera niemiecka postanawia przerzucić możliwie jak największą ilość sił ze wschodu, ze zachodu na wschód. Jeśli się nie udało znaleźć rozstrzygnięcia wojny na zachodzie, trzeba szukać na wschodzie. Rozpoczęto wielką letnią ofensywę 1915 roku przeciwko armiom rosyjskim wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza. Rozpoczęto ją w dniu 2 maja 1915 roku ogniem huraganowym na polskiej ziemi pod Gorlicami. Plan ten polegał na obustronnym, dwuskrzydłowym otoczeniu armii rosyjskich i zgnieceniu ich na obszarze Królestwa Kongresowego i wschodnich połaci dzisiejszych ziem Rzeczpospolitej. I znowuż ten wielki plan operacyjny, mający na celu zniszczenie żywych sił armii rosyjskich, nie został wykonany. Armie rosyjskie cofnęły się, oddały teren, znalazły się nad Tyrem, Stochodem, Dźwiną i nie zostały zniszczone. Wojna znowu się przewlokła i trwała dalej. W następnym 1916 roku Niemcy postanowili wobec tego złamać moralnie siły armii francuskich. Złamanie moralne tych sił armii francuskich miało nastąpić przez zdobycie Verdun, tej świętej twierdzy, świętego miasta dla każdego Francuza. Rozpoczęła się niesłychana ofensywa, niespotykana pod względem rozmiaru, natężenia walk, gdzie żołnierz francuski, żołnierz niemiecki walczyli zarówno po jednej, po drugiej stronie jak bohaterzy. Olbrzymie zmagania trwające tygodniami, miesiącami, walki o każdą pięć ziemi, o każdy metr lasku, o każdy kawałek portu, Domont, czy Lomor, czy Wów, nie doprowadziły do rezultatu, jaki się postanowiła główna kwatera osiągnąć. Verdun nie zostało zdobyte. I tak przewija się przez tę całą historię wojny światowej jak czerwona nić. Ta sama prawda. Wszystko, co Niemcy mogli skalkulować, co mogli obliczyć, co mogli odmierzyć, wszystko, co było związane z siłą materialną, co rachunkiem dawało się wyznaczyć, wymierzyć, zważyć, obliczyć, wszystko to im się udawało. Ale z tą chwilą, kiedy weszły w grę imponderabilia, kiedy weszło obliczenie sił moralnych, kiedy weszły w grę te siły, których się nie dało ani skalkulować, ani zważyć, ani obliczyć, tam się kończył sztab generalny i główna kwatera niemiecka. Przez tę zaporę nie mogli już przejść. Doznawali klęski przez to, że nie uzyskiwali zwycięstwa. Bo nie uzyskanie jednego, drugiego, trzeciego, czwartego zwycięstwa, na które szły olbrzymie wysiłki, w końcowym rezultacie musiało dać ostateczną klęskę. Wojna trwa. Wojna trwa i jest to dopiero jej początek. Jedno jednak wiemy już na samym początku, że musimy zdobyć się na ten opór
i na wytrwałość, na hart ducha, na nieustępliwość. Musimy bardzo chcieć, ażeby się nie dać. Jeśli będziemy bardzo chcieli, jeśli wszystko poświęcimy, ażeby się nie dać, to damy to, co jest zawsze wieczną pieśnią każdej żołnierskiej duszy i każdego żołnierskiego narodu. Zwycięstwo. A teraz przejdę do spraw naszych lokalnych warszawskich. Mieliśmy szereg nalotów, większych, mniejszych, średnich. Będziemy na pewno mieli jeszcze niejednokrotnie te naloty. Bomby walą miasto, niszczą domy, rozwalają dobytek. Ale mówiliśmy już o tym, że nie należy się tych bomb obawiać. Że nie należy się przerażać warkotem silników nieprzyjacielskich i łoskotem pękających bomb. Nie należy się obawiać i nie należy szukać przed nimi schronienia. Bo lotnik lecąc na tej wysokości, na której on leci, a musi się trzymać tej wysokości, bo go na niej trzyma nasza artyleria przeciwlotnicza. Bo jak zniży lot ponad 4-3 tysiące metrów, to 95 na 100 ma, że z łoskotem zleci na dół pióropuszu ognia i dymu jak wczoraj. Więc musi się trzymać tej wysokości. A z tej wysokości rzucane bomby są przypadkowymi trafieniami. Lotnik tej wysokości widzi tylko Wisłę, widzi kreski mostów, widzi wielkie bloki, widzi place i w kierunku mniej więcej tym rzuca bombę. Żeby on dojrzał grupkę ludzi na placu, żeby on dojrzał jakiś drobniejszy cel, to jest rzeczą zupełnie wykluczoną. A więc nie ma najmniejszego sensu konstatować i stwierdzać naukowo i wojennie, że ta okolica i ten dom, ta ulica, a nie inna, jest właśnie bezpieczna. Na Szucha, czy na Mokotowskiej, na Nalewkach, czy na Pierackiego, na Siennej, czy na Wrońskiego. Wszystko jedno, na której ulicy jest jednakowo bezpiecznie i jednakowo niebezpiecznie. A więc niech ustanie ta wędrówka przenoszenia się z miejsca na miejsce, bo to do niczego nie doprowadzi. Dezorganizuje życie rodzinne, a przede wszystkim stwarza tę atmosferę lęku, której się trzeba pozbyć. Jednak trzeba przyznać, że pewne okolice są bardziej narażone, a więc okolice mostów. Oczywiście. Najbliższa okolica mostów według wszelkiego prawdopodobieństwa zawsze musi otrzymać większą ilość bomb niż inne okolice. Ale całe Śródmieście, wszystko to, co jest oddalone od mostów, jest jednakowo zupełnie narażone na taką czy inną bombę. A więc radziłbym obywatelom Warszawy, żeby się nie przenosili z miejsca na miejsce, bo to na rozum wiąwszy nic nie pomaga. Wszędzie jest, jak powiadam, bezpiecznie i wszędzie jest niebezpiecznie. No a zresztą jako żołnierz, który nie jeden, nie dwa i nie 20 miesięcy był na froncie, ale miesięcy tych był 36, nie mogę się z tym pogodzić, bo wierzę w przeznaczenie. Jak nie ma upnąć, to upnie, czy się tu, czy gdzie indziej przeniosę. To już jest taka filozofia żołnierza. Druga sprawa, drobna. Bo wszystkie są to drobne sprawy, te nasze osobiste, naszego bezpieczeństwa. Wobec tego wielkiego dramatu historycznego, jakim jest wojna, jakim jest zmaganie się dwóch narodów, dwóch państw, dwóch kultur, dwóch psychik, to są sprawy drobne. Otóż wracając do tych spraw drobnych, chciałbym poruszyć jeszcze dzisiaj sprawę schronienia się do piwnic. Tysiące mieszkańców, kobiet zwłaszcza i dzieci,
nie opuszcza piwnic. To nie ma najmniejszego sensu. W piwnicach tych zostają kobiety, zostają dzieci. W warunkach najgorszych, jakie sobie można wyobrazić. Jedyny dostęp powietrza i światła do tych piwnic jeszcze zasypuje się piaskiem, zakłada się workami. I tam się śpi, je, gotuje często, załatwia wszystkie potrzeby w najgorszych warunkach antysanitarnych, grożących epidemią, Bóg wie nie czym. I na pewno, jeśli pod wpływem tego nieuzasadnionego zupełnie lęku dalej ludziska będą się tłoczyli w tych piwnicach, to nie bombę wygubią warszawian, ale choroby, epidemie i cały szereg innych dolegliwości wywołanych przez tego rodzaju tryb życia. A więc nie chować się do tych piwnic. Chyba że jest naród zupełnie wyraźny, że właśnie te bomby biją, no to w ten czas zejść do piwnic, zejść głębiej, ale żeby tam siedzieć, żeby tam mieszkać, żeby tam pędzić życie człowieka jaskiniowego, wypędzonego z jego domu, to nie. To nie ma żadnego uzasadnienia. A gdy nie będziemy się z miejsca na miejsce przenosili, nie będziemy w tych piwnicach wiele godzin trawili, narażali się na te wszystkie dolegliwości, choroby i histeryczne stany, to o wiele łatwiej, o wiele pewniej, a nawet na pewno wydobędziemy z siebie to, co jest zupełnie konieczne, co jest niezbędne, a więc hart, ducha i odwagę. Przecież wszystko to, co było do tej pory, to jest wojna na obszarze Warszawy, wojna przynosząca straty, wojna przynosząca cierpienia, ale przecież to tak na dobry wojskowy język to jest tylko epizod, to jest przygrywka. Możemy się przecież stać obozem warownym, całkiem zamkniętym, możemy wiele tygodni spędzać, możemy wytrzymywać szturmy, możemy wytrzymywać naloty o wiele silniejsze, ognie o wiele większe. Nie chcę straszyć, ale tak może być. A jeśli tak może być, bo na wojnie jak na wojnie wszystko jest możliwe i nie należy, prawda, przed taką ewentualnością uciekać myślowo, to właśnie w takich warunkach, które mogą nastąpić, należy się zdobyć na tę kartę ducha, na odwagę, na wytrwałość, na zacięcie zębów i na powiedzenie sobie, żeby tam nie wiem co, żeby zajmował choćby jak najwięcej obszarów, żeby jeszcze tydzień, jeszcze dwa, jeszcze trzy musiał tu trzymać swoje zmotoryzowane dywizje, żeby tu się krwawił, żeby tu się wytężał, to my na ten jego wysiłek odpowiemy jeszcze większym wysiłkiem, jeszcze większym uporem, jeszcze większym zacięciem. A żeby się nie dać, bo my się nie możemy dać, my się musimy nie dać.